Drugi temat bym chciała poruszyć o swoim płaczu. To po prostu przychodzi, to jest silniejsze ode mnie, kiedy energia przepływa, więc o tym też powiem. Mój płacz jest po to, żeby pomóc oczyszczać kolektyw. To nie znaczy, że we mnie jest tylko uwięziony jakiś ból, co też jeszcze jest jak w każdym z nas, ponieważ jesteśmy cały czas w procesie. I całą sztuką jest umieć się do własnego bólu przyznać, dlatego że wtedy właśnie go uwalniasz. Znam wielu ludzi, którzy mają, zresztą każdy sam może sam siebie ocenić, którzy mają dużą wiedzę na temat duchowości, dużo medytują i ja znam z własnej autopsji, ze własnego życia wiele takich osób, gdzie miałam bardzo bliskie relacje. I zazdrościłam im wręcz tego, że ojejku, mają taką samodyscyplinę, umią medytować i w ogóle ja też bym tak chciała, bo ja tego nigdy nie miałam w swoim życiu. Dopiero to się zaczęło w procesie, kiedy zaczęłam w cierpieniu prosić o pomoc i zaczęła się otwierać we mnie głębia i to nie wynikało z samej medytacji, ponieważ tak jak często powtarzam, medytacje mogą być bardzo różne, wszystko zależy jaka intencja ci świadoma lub nieświadoma towarzyszy. Natomiast prawdziwą drogą naszej ewolucji, czyli medytować sobie można latami i się nie zmieniać. I pewnie też znacie takie przykłady ze swojego życia. Natomiast najkrótsza droga w naszej ewolucji jest ta, którą uczył Jezus, czyli dotknąć własnego serca, poznać swoje serce. To jest prawdziwa świadomość, która jest centrum naszego istnienia. I ja zaczęłam w to serce się zagłębiać i poprzez to prowadzenie zaczęłam doświadczać całego spektrum oceanu uczuć, które mnie więziły jako ból, który przeżywałam, który się manifestował w mojej rzeczywistości jako różne dysfunkcje w ciele oraz dysfunkcje jako rzeczywistość, o którą się potykałam, różne dziedziny życia, w ogóle z otoczeniem jako brak szczęścia w ogóle w życiu. Więc mimo, że medytowałam, to w moim życiu się dalej nic nie zmieniało, dopóki nie zaczęłam uczyć się tego, czego uczył Jezus. Modlitwy, królestwa, proszenia o prowadzenie, przebijania się głęboko do swojego serca, żeby nawiązać relacje z żywą obecnością Boga, jakkolwiek go nazwiemy. I wtedy zaczęłam rozumieć, coraz więcej mi się wszystko zaczynało układać, kiedy tą relację zaczęłam łapać ze swoim sercem. Zaczęłam się przebijać przez głębokie pokłady swoich warstw wyparcia, uwięzionych emocji, które wszyscy mamy w tej rzeczywistości, indywidualnie i jako kolektyw. Więc kiedy zaczęłam się przez te rzeczy przebijać, Bóg zaczął mnie prowadzić, lepić mnie na nowo, w nową istotę, która się rozszerzała w Jego obecności, poznawała coraz głębsze warstwy uczuć, wrażliwości, pięknych uczuć, których nie znałam w swoim życiu, za którymi bardzo tęskniłam. Więc oczywiście to był proces we mnie i oczywiście też wypadałam z tej przestrzeni, tak jak wszyscy w tej podróży mamy te doświadczenia, ponieważ no, zewnętrzna rzeczywistość bardzo nas zamyka, znaczy bodźcuje do tej schematycznej, wypartej przestrzeni jako życia w transie, w emocjach, tak, które zamykają, zamykają nasze serce, więzią nas w energii, która powoduje, że żyjemy nieświadomie, żyjemy na poziomie reakcji zamiast kreacji, czyli przytomności, to czego uczył Jezus, żeby być przytomnym, on tego uczył swoich uczniów. I wiele, długo dochodziłam do tego i nie wiążcie swoich, nie przykładajcie swoich doświadczeń do mojej historii, dlatego że dzisiaj jest energia zupełnie inna i wszystko dzieje się o wiele szybciej. Ja mówię o swojej historii sprzed wielu lat. Natomiast kiedy zaczęłam dotykać serca Boga w sercu, ja zaczęłam w końcu płakać, bo wiecie co, ja nie potrafiłam płakać i wiele osób z was tutaj, może niewiele, ale niektóre osoby tutaj też się mogą uczciwie sami przed sobą, bo tu nie chodzi o jakieś obnoszenie się, przyznać, że nie umiem płakać.
I też jako terapeutka poznałam wielu ludzi, którzy przychodzili na sesje indywidualne i na zewnątrz się wydawały naprawdę fajnymi ludźmi, że mają dobre serce, że robią dużo dobra i tak dalej, ale była jakaś bariera, jakiś nie wiem jak to nazwać, no nie chcę używać takich słów, które się mogą być zbyt spektakularne, ale taka bariera zamrożonych uczuć, niedotykania głębi, taka niewzruszoność, że mogły patrzeć na jakieś takie no naprawdę sytuacje głęboko poruszające czy muzykę, a ich to po prostu nie ruszało. I dla mnie w tym procesie, kiedy poznawałam wielu ludzi na swojej drodze i sama siebie po drodze poznawałam, ponieważ odkrywano przede mną coraz większe warstwy uczuć moich, czyli mojego serca, to zaczęłam rozumieć, jak bardzo ludzie mają, jak bardzo jest to inna przestrzeń, której ludzie nie rozumieją i samą medytacją się do tej przestrzeni nie dostaniesz. To jest po prostu głęboka intencja i to jest, żeby się dostać i to jest całe twoje istnienie jako dusza, umysł i serce w jedności. Silne pragnienie, które powoduje, że przebijasz się jak laser na drugą stronę poprzez ból swojego serca, w którym jest uwięziona twoja głęboka wrażliwość i nie rozumiesz, że tam jest ten diament taki, który czeka na odkrycie. I jest to piękna miłość jako uczucie, które jest esencją twojej istoty, jest centrum, jest promiennym światłem, które jest silniejsze niż energia atomowa, o tym mówił też Einstein, że ludzkość potrzebuje energii miłości. Więc zaczęłam rozumieć, jak wiele osób i ja też w swojej podróży długo udawałam duchowość na poziomie właśnie zewnętrznej, powierzchownej fasady umysłu, który myślał, że już wie wszystko, bo się naczytałam, bo praktykowałam, a w moje życie jako to, co uczył Jezus, po owocach poznawajcie, dalej nie pokazywało tego, czego naprawdę chciałam. Więc kiedy zaczęłam się przebijać coraz głębiej, zaczęłam coraz bardziej rozumieć, ale to nie jest takie rozumienie z umysłu, który jest poukładany w linearności, on krok po kroku logicznie sobie wszystko umie poukładać. To nie jest takie rozumienie, to jest rozumienie świadomością, sercem, że są tak różne wibracje i że miłość jest to tak wysoka wibracja, że żeby do niej się dostawać i umieć ją utrzymać, to jest tak potężna energia, która ciebie zmienia. Ty musisz dorosnąć do tej miłości, żeby się poddać, czyli w procesie poddawać jak takie warstwy cebuli. Miłość, ta obecność Boga z ciebie ściąga i ściąga i ściąga, cały czas ściąga, bo przecież my mamy wiele, mnóstwo wcieleń, w których mamy poranienia, więc coraz bardziej się zaczynasz dostawać do tych głębokich uczuć, które wręcz są gorące. Jest to energia, bardzo wysoka energia, w której czujesz taką ekspansywność, chęć działania, tworzenia. To jest siła odśrodkowa, która po prostu cię napędza i to nie są emocje, w wyniku których ty się jesteś szarpana i bodźcowana z różnej strony i umysł ci szaleje i coś robisz z lęku. To nie jest ta przestrzeń. To jest po prostu taki progres, który cały czas równo w harmonii, ale zawsze do przodu cię popycha jako chęć wyrażania miłości jako życie, chęć przeżywania życia w pełni, w totalności, chęć tworzenia życia. I to jest Bóg w nas jako siła odśrodkowa. Więc prawdziwa miłość to nie jest jakieś lerum polerum, to jest coś, co jest siłą, do której my musimy w tym ciele i w swojej świadomości dorosnąć, czyli poznawać siebie coraz bardziej i uczyć się panowania nad swoją energią, panowania, czyli dochodzenia do harmonicznej równowagi i wtedy ta miłość może coraz bardziej się przed tobą rozkładać, oddawać się tobie, żeby tobie służyć jako pole energii. Więc Bóg z miłości, miłość taka jest, że miłość chce służyć. I kiedy tą miłością się stajemy, coraz jako
istota, która staje się coraz bardziej uniwersalna, a nie egotyczna, że ku sobie, tylko coraz bardziej, czy ku sobie to jest pozycja lęku, żeby jakoś przetrwać i rywalizować z innymi. Więc tak jest nasza egotyczna struktura. Kiedy z niej zaczynamy się wydostawać poprzez zbliżanie się do obecności źródła, stajemy się istotą uniwersalną z pozycji, której ty czujesz to, czego uczył Jezus i on się tą istotą stawał krok po kroku. Zaczynasz czuć pełnię siebie jako pole, które staje się harmoniczne. I w tej harmonii miłość, która chce ci służyć. To jest ciężko na początku zrozumieć i żeby poczuć taką wartość, że Bóg tak bardzo cię kocha, że miłość swoją miłością ci służy i chce ci dawać. My do tego dorastamy w swoim procesie, ponieważ to uczucie wartości, żeśmy sobie odebrali poprzez lęk, tak? Poprzez to, że uwierzyliśmy w to, co świat nam wydrukował, że jest brak i że nie zasługujemy. Więc poprzez takie informacje, które cyklicznie żeśmy przeżywali przez mnóstwo wcieleń, po prostu to zaniżyło naszą wibrację, zamroziło nasze serca, te głębokie uczucia. I teraz jesteśmy w procesie kroczek po kroczku przebijania się przez te warstwy zamrożenia. I kiedy przebijamy się przez te zamrożenie właśnie, no i do tego płaczu będę dochodziła, płacz jest, bo są różne rodzaje płaczu. Płacz z bólu, z nieszczęścia, z pretensji oraz jest płacz z ekstazy szczęścia, z radości, z wyzwolenia. Tak jak czasami na filmach oglądamy, kiedy dwoje ludzi zakochanych i głęboko sobie patrzą w oczy, wyznają miłość, to dlaczego widzimy, że mają szkliste oczy? Jest ta głębia, która się wyłania z duszy, tak? Więc ale ogólnie płacz jako płacz jest wyrażaniem się miłości, jest to oczyszczanie się, to tak jak przechodzimy różne infekcje, katar, jakieś wycieki z różnych przestrzeni, to jest energia, która jest nieharmoniczna i się rozładowywuje wewnątrz i poprzez łzy również się oczyszcza. Więc ogólnie po prostu jest to język serca, który mówi, który pokazuje brak harmonii w różnych przestrzeniach. Więc ja kiedy zaczęłam, a szczególnie kiedy zaczęła też być przy moim boku kooperatywa, która jako społeczność w materii zaczęła się być mi pokazywane, żeby wspierać i pokazywać w materii też, a nie tylko w duchu i pokazywać, że można łączyć te dwa wymiary. Więc wtedy zaczęło wchodzić coraz więcej kolektywnej przestrzeni w moją przestrzeń. I zaczęłam rozumieć, że jestem prowadzona, by po prostu oczyszczać i pokazywać też wielu ludziom na sobie swoim przykładem, że płacz jest w porządku. Kochani, gdybyśmy się tak naprawdę wszyscy zmówili i tak wzięli się do kupy i wypłakali, tak po prostu ryczeli i ryczeli przez jakiś czas, wiecie, jakie ogromne pokłady bólu byśmy w kolektywie na planecie oczyścili? To jest naprawdę niesamowite narzędzie. Więc tyle mogę powiedzieć o płaczu, że dla mnie on jest bardzo przyjemny i kiedy dotykam tego płaczu wewnątrz, w swoim sercu, bólu, kolektywu, innych, bo też to na adeptach mówiłam, że ja po prostu mam coś takiego w sobie, że kiedy patrzę na człowieka, to ja widzę piękną istotę oczywiście z tego wysokiego wymiaru, widzę w nim Boga i jednocześnie widzę jego ból, który czuję fizycznie. I mam świadomość, jak niewielu ludzi jest gotowych, żeby usłyszeć, co ich boli. A do tego ja nie mam prowadzenia, żeby komuś mówić, co go boli, tylko ja mam prowadzenie takie, jak uczył Jezus, żeby druga istota się rozwijała, czyli żeby się nauczyła patrzeć w serce i rozmawiać z Bogiem w sobie, ze swoim sercem, żeby się przebić przez te warstwy, które zamykają serce i jest głęboka uwięziona tęsknota za czuciem miłości, bo się jej nie czuje w życiu i życie pokazuje jako owoce, niefajne owoce, zgniłe owoce w różnych przestrzeniach i umysł na powierzchni nie rozumie, bo nie wiąże przyczyny i skutku, nie rozumie serca, bo nie ma z nim kontaktu. Musisz spojrzeć też we własne serce i zobaczyć, a dlaczego by nie popłakać? I po prostu się wyryczeć i zobaczyć, co po tym przyjdzie. A wiecie, co po płaczu przychodzi?
głęboki Boży spokój, uwolnienie, ulga, tak jakby ci coś spadł, jakiś ciężar z twojej duszy. Więc taki etap po prostu jesteśmy w kolektywnym, mocnym oczyszczaniu, żeby otwierać coraz bardziej bramy do miłości w ludzkich sercach. Czy coś jeszcze bym tutaj mogła o tym płaczu powiedzieć? Dzisiaj prawdopodobnie też będę ryczała, bo już stoi Jezus, a to jest tak piękna energia, że no i to, co jeszcze przekazuje, to, że On też płakał, jak przedzierał się przez kolektywny ból jako światło, kiedy zaczął tej matrycy dotykać i widział swoją wizję, w jakim kierunku jest prowadzony i mógł tą czarę goryczy odłożyć, ale tego nie zrobił. Oj, już zaczynam. No ale słuchajcie, to jest taka energia, tak, że to wszystko jest po prostu nasze, tak? To jest nasze kolektywne doświadczenie. I ta piękna postać po prostu przyjęła tą czarę goryczy, bo wiedział, ile może wnieść światła przez to, jak tą drogę przejdzie, bardzo taką spektakularną, bo znamy przecież jego historię. Natomiast to wcale nie znaczy, że nie płakał. On również płakał przed Ojcem w tej cichej izdebce i prosił o siłę, o moc, żeby dać radę. Nie chciał tego od siebie odsuwać, ponieważ wiedział, ile dobra przez to wniesie swoją historią, że dotrze do mnóstwa, mnóstwa ludzi i wyłoniły się istoty, które szły za nim i uczył wchodzenia mocno w materię z pozycji tej siły Ojca. Kochani, ja sobie ostatnio obejrzałam i też polecam, jeżeli będziecie mieć taką ochotę, Jezus z Nazaretu, sobie obejrzałam film i bo mnie tak, po prostu to jest takie prowadzenie, ja nie wiem, dlaczego pewne rzeczy przychodzą i nie muszę wiedzieć, natomiast jak obejrzałam, więcej zrozumiałam, co się we mnie dzieje, dlaczego ja mam takie i nie chcę, a czasami chcę i tak się trochę w tym bujałam, w takim chaosie, dlaczego ja tak wchodzę w tą materię, dlaczego ja tak wychodzę ze strefy komfortu i stawiam się publicznie, co nie jest łatwe, bo też jestem narażona na hejt, bo przecież wiadomo, że w bólu ludzie, nie rozumiejąc tego, co ja mówię, czy nie chcąc zrozumieć, bo ból jest silniejszy i ból osądza, tak, zamyka na światło, bo ból boli, a chciałby czuć miłość, a nie potrafi, więc wypiera. Więc stąd ludzie, którzy mocno hejtują, to jest ogromny ból uwięziony w sercach. I dlaczego ja tak po prostu się narażam i wychodzę? Skąd ta siła w ogóle, o co chodzi? No i przyszło mi, sobie po prostu ten film obejrzałam i no i porównałam to, zobaczyłam porównanie z Jezusem, że przecież On nie uciekał w Himalaje, nie uciekał gdzieś do jakiegoś zakonu, żeby się zamknąć, odgrodzić od życia, a On po prostu wchodził w lud, szedł do ludzi, chodził po planecie i uczył o Królestwie Boga. I też był cały czas narażany na... Obejrzyjcie sobie, jak będziecie mieli ochotę, te różne sceny, kiedy lud w niego rzucał kamieniem. Oczywiście to jest tylko metafora. I gdzie jest twoje królestwo? Jesteśmy głodni. I słuchajcie, i ta scena piękna, to się po prostu też poryczałam, gdzie jest z rybakami na morzu. Wypłynęli na morze, żeby łowić ryby i Jezus zasnął i pojawił się sztorm. Pewnie pamiętacie tą scenę. Pojawił się sztorm, ogromny sztorm, który po prostu groził, że wszyscy mogli zginąć, tak szarpało łodzią. Szybko obudzono Jezusa i Jezus po prostu wpadł. I on się nie zastanawiał, on nie analizował, tylko od razu po prostu był w energii światła i spojrzał szeroko, pięknie swoimi oczami, przez które się przebijało światło i burza natychmiast się, sztorm uspokoił i spojrzał dalej na tych ludzi, z którymi był na łodzi i z taką energią Ojca, gdzie wasza wiara? Gdzie wasza wiara? I to było po prostu mega, czyli wszystko jest oparte na wierze, kochani. Dzisiaj fizyka kwantowa o tym mówi, o świecie wibracji, częstotliwości, że informacja tworzy częstotliwość. Czyli cały system przekonań, który nam wydrukowano, on powoduje, że chorujesz, że wierzysz w choroby
I dlatego utrzymujesz chorobę w swoim ciele, bo ciało, twoje DNA, komóreczki, wszystko ciebie słucha. Wszystko słucha twojego umysłu, który tworzy częstotliwość w twoim sercu, nieharmoniczną. I komóreczki odpowiadają na tą częstotliwość. Dlatego to twoja wiara cię uzdrawia. Nie uzdrawia cię medycyna, uzdrawia cię twoja wiara. Tylko i wyłącznie twoja wiara. My jesteśmy tak potężnymi istotami. Dlatego to, czego uczył Jezus, jest w punkt i najkrótszą drogą, bezpośrednio do serca, bo czyli przebijanie się przez własny ból, żeby dostać się do miłości, która jest Bogiem. Nie ma innego Boga, nie ma innego Boga. I kiedy przebijamy się do tej miłości, to twoja wiara jest zawsze naturalna jako dobrostan, dobrostan. I wtedy panujesz prawdziwie nad swoim umysłem, inaczej nad nim nie zapanujesz, bo on zawsze będzie dualny, czyli dwa bieguny, ciemność i światło, czyli jestem zdrowa, nie, nie jesteś, jestem zdrowa, nie, nie jesteś. I możesz sobie afirmować do końca życia. Oczywiście może ci się udać na jakimś poziomie, że pozytywną afirmacją, myślą, wyprowadzisz się do jakiegoś poziomu, że będziesz miała remisję, dysfunkcja się cofnie. Ale to dalej będzie tylko pewien poziom, w którym będziesz musieć utrzymywać kontrolę cały czas pozytywnego myślenia, żeby nie spać w dolne bieguny. Natomiast kiedy, i znowu, żeby ci choroba w jakiś inny sposób nie wywaliła z innej przestrzeni. Natomiast kiedy serce poznasz i zaczynasz umieć w tej przestrzeni być z Bogiem, wtedy miłość uzdrawia cię holistycznie, globalnie. Uczy panować nad umysłem, jak przestać w nim być i w końcu spocząć w swojej prawdzie i wolności, totalnej wolności jako dusza. Odrywasz się od iluzji, która przestaje tobą rządzić. I to, co udowadnia nauka, że serce pierwsze wytwarza fale i dopiero jest myśl. Czyli to, jak myślisz, w co wierzysz, jest konsekwencją twojej wibracji w sercu. Dlatego poznać swoje serce jest przejściem przez ucho igielne, czyli przejściem do swojej prawdy, bo wtedy odzyskujesz moc. Kiedy twoje serce kocha, czyli wibruje wysoko, wtedy żadna myśl destruktywna ze świata zewnętrznego nie jest w stanie nad tobą zapanować i nie jest w stanie w tobie rozwinąć wiary w destrukcję, że czegoś nie możesz. Nie jest w stanie, bo serce jest na pierwszym miejscu. Więc to tak a propos tego, co mi ostatnio przyszło właśnie, że z tym pięknym Jezusem, który no jest po prostu macho, naprawdę jest macho, że to wszystko, co przeszedł i ta jego nauka i te jego metafory, wszystko jest takie w punkt, że takie po prostu mam prowadzenie, że no i na ten moment po prostu Jezus mnie uczy, jak ryczeć, tak? Jak oczyszczać kolektów i uczyć innych, jak płakać, bo naprawdę wtedy się bardzo, bardzo dużo uwalnia bólu z naszego serca, którego my nie widzimy, że tam w ogóle ten ból jest. A on jest i on się warstwowo cały czas uwalnia właśnie w wyniku tego pięknego światła, które do serca ma się dostać. Nie do jakiejś innej czakry, do serca ma się dostać, bo serce, przecież wiem, już naukowcy o tym mówią. Serce jest nadrzędną czakrą nad wszystkimi czakrami. Kiedy serce jest oczyszczone i kiedy w sercu jest światło, a na to wskazywał Jezus, na serce, to jest ta jego cicha izdebka i zaczął odkrywać miłość Boga, przechodząc przez różne rytuały, poznając różne techniki rozwijania duchowości i wszystkie odrzucił, i bo rozumiał, że jest coś więcej i właśnie zaczął to więcej odkrywać jako miłość. Jeszcze wam coś ciekawego przeczytam, co też ktoś mi przysłał, ale widzę, że rączki. To może po kolei. Nie wiem, kto teraz już kto miał pierwszą rączkę. Kto pierwszy włączy mikrofon, no to słuchamy. No śmiało, dziewczyny. No to chyba ja włączyłam pierwszą. No ostatnio jeszcze podniosłam rękę. Ja tylko chciałam powiedzieć, Beatko, że te twoje płacze dla mnie są bardzo pomocne osobiście, bo ja wtedy właśnie mogę głębiej wejść i płaczę razem z tobą. Także to, i wtedy tą medytację odczuwam o wiele bardziej głęboko. I także ja ci dziękuję za te płacze i proszę o więcej, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję, Kasia. Bardzo dużo cię
chyba popłynęło od Ciebie, z Twoich słów. Ja dostaję od Was przecież też podziękowania, wiadomości na WhatsAppie po tych różnych naszych spotkaniach i też piszecie, jak podczas właśnie tego płaczu się dużo uwolniło, że przyszło zrozumienie, że głębia się pokazała. Natomiast to jest takie skierowane do tych osób, które po prostu nie rozumieją, tak? Bo mają jakąś właśnie nakładkę, że przecież już jak powinnam być na jakimś poziomie, może jak niektórzy mistycy, którzy ja nie wiem, jacy oni są, ja nie wiem, jaką oni mają drogę, ja się nie interesuję po prostu innymi, ja po prostu patrzę na swój cel i a no jeszcze dodam, że no właśnie to, co mi przychodzi, że gdybym ja nie umiała tego doświadczać tak, jak doświadczam, to myślę, że ja bym nie potrafiło przekazać tej energii i tego swojego prowadzenia, bo to by było takie bardziej, wiecie, z głowy, tak? A ja już głowę przeszłam i duchowość mentalną przeszłam i wiem, że można się nagadać i nikt się nie zmienia, ludzie się wokół mnie nie zmieniali, nie było to pomocne, to było cały czas na poziomie teorii i moje życie też się nie zmieniało. Dopiero się zaczęło zmieniać, kiedy zaczęłam żywego Boga dotykać poprzez serce. Dobrze. Witamy wszystkich serdecznie. Witaj, Aniu. Cześć Wam. Widzę, że Michał się pokazał. Witaj, Michałku. Z rączką. Rączka wraca do zdrowia. Bardzo się cieszymy. Ja chciałem osobiście bardzo podziękować z głębi serca wszystkim za pomoc. Dzień ciężko było, jest, będzie, ale są momenty, kiedy jest o wiele łatwiej. Słychać mnie? Bo słaby. Słychać. Słyszymy Cię bardzo dobrze. Naprawdę jestem wdzięczny. Dla każdej osoby, każdej duszyczki za pomoc. A co chciałem powiedzieć? Dzień operacji było ciężko przed, żeby doszło do operacji, ale w dzień operacji było normalnie, jakby ktoś chodził, wszystkie nerwy, wszystkie stresy, wszystkie załamania, nie wiadomo co. Tacy piękni ludzie, takie piękne dusze tam były, które się nami zajmowały, uspokoiły Anię na każdą stronę. To ja wiem, że to była wasza zasługa, że tak się stało. To nie było ani ze mnie, z Ani na pewno, ale na pewno nie ze mnie, bo ja byłem w różnych stanach psychicznych i fizycznych, no różne mieszanie było. Ale Beatka, tobie życzę, żeby twoja droga była usłana płatkami z róż. Za tą pomoc. Michał, popłacz się, pozwól sobie na to. Za tą pomoc, co dałaś dla Ani, do końca życia będę wdzięczny. Ona potrzebowała tego. Dziewczyna, którą się zajmowałem przez ostatnie 10 lat, musiała zmienić rolę, żeby nagle się uwielkować mną. Dla mnie jako mężczyzny i opiekuna, co myśmy przeżyli, było bardzo ciężkie psychiczne, żeby to zmienić. Patrzeć, jak ona się męczy, staje ponad swój stan fizyczny i mentalny, żeby dać radę. Dlatego wiem, że dzięki wam, tak jak mówię, Batko, dzięki tobie pokonaliśmy to. Wiem, że droga jeszcze jest długa, różna, góry, doły, doliny. Ale z głębi serca dziękuję za to, że poznaliśmy was, że pomagacie sobie nawzajem, innym, całemu światu. I tak jak mówię, każdy ma swoją drogę do przejścia, my mamy, jaką mamy, ale dzięki wam jakoś to idzie. Nie wiem, dużo miałem wcześniej do powiedzenia, bo byłem tak wdzięczny za ten dzień operacji, jacy ludzie byli koło nas. Dla mnie to aż się w głowie nie mieściło, że tacy ludzie mogą się zajmować ludźmi, którzy są chorzy. Ludzie, którzy nas nie znają. Ja dziękowałem im co chwilę, dziewczyny już tam, pielęgniarki to nie wiedziały, mówiłem: Michał, już przestań. Ja byłem tak wdzięczny za tą pomoc.
I mówię, ja nie wiem, jak wam się mam odwdzięczyć. A w głowie miałem z tyłu, dziękując im, w głowie miałem was, że wasza modlitwa, że każde serduszko, każda osoba, każda pomoc, to było przepiękne. I ten dzień operacji, pomimo tego, że się przesuwało, co kosztowało dużo stresu, ale był jakiś tego powód, przeszedł bardzo gładko, bardzo gładko. Ja byłem w stanie nawet, jeśli bym musiał, byłem w stanie wracać do domu samochodu. Co słuchając lekarzy, to ja powinienem mieć zawroty głowy, wymiotować cały czas, że zlewanie na wymioty. Ja do dzisiaj nie wziąłem jeszcze ani razu narkotyku, jeśli chodzi o ból, a powtarzają, a dali mi tego dużo, żebym brał ten od bólu narkotyki, biorę normalne przeciwbólowe tabletki, które mi jak na razie odpukać pomagają. Także bratka, ja jestem tak wdzięczny, może tego nie pokażę, nie wyrażę, słowa tego nie przekażę, to na 100%. Jaka wdzięczność w człowieku jest za to, co ty robisz. I wiem, że różne są sytuacje, różnie na różne tematy człowiek spogląda, ale jeśli chodzi o setną głębię tego, która z ciebie to przekazuje dla innych, nie wiem, to jest przepiękne. I naprawdę, ten mój diamencik tutaj z boku, dzięki tobie, utrzymuje się na poziomie, na wyższym niż był, bo reakcje Ania by miała całkiem inne niż ma w tej chwili, pomimo tego, że są momenty, kiedy zwalają z nóg, oczywiście normalne, bo my mamy dużo rzeczy do robienia, ja dużo rzeczy robiłem, żeby, a szczególnie przed zimą, żeby zaopiekować się tym miejscem i nią, i teraz wszystko spadło na Anię. Także bratka, nie wiem, i że poświęciłaś ten czas w ogóle, że miałaś chwilę, żeby Anię podnieść na duchu i wyciągnąć w ogóle z różnych momentów, które były tragiczne. Także na ten moment to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję tobie i wszystkim. Michałku, dziękujemy ci za te piękne słowa. Ja tak naprawdę nie uczyniłam wiele, bo to wszystko zrobił Bóg. Ja po prostu tylko go poprosiłam o prowadzenie, kiedy Ania poprosiła w rozpaczy o rozmowę. I poszło to bardzo, bardzo łatwo, lekko i no, czułam po prostu tą siłę i moc, z jakiego poziomu do Ani mówiłam, ale to były słowa Boga i to są bardzo potężne słowa. Więc to jest, zobaczcie kochani, jak to jest, że często oświetlając jakiś problem, tak, prosząc Boga o pomoc, my nie rozumiemy, że On wie najlepiej, miłość wie najlepiej, jaką drogą przeprowadzić, dlatego że miłość interesuje ewolucja. Nie interesuje miłości, twojej wyższej jaźni, nie interesuje chwilowe uzdrowienie, żeby tylko jakoś to było, żeby uzdrowić, żeby mogła sobie dalej żyć życie na takim poziomie, jak żyłam. Twojej wyższej jaźni to nie interesuje. Wyższą jaźń Boga interesuje twoja ewolucja, czyli żeby poznać Boga w swoim sercu, jaki jest. I wtedy ta łaska, kiedy Bóg cię przeciągnie, a żeby tego doświadczyć, czasami musi przeciągnąć przez bardzo trudne sytuacje, czyli modlisz się, obejmujesz światem, a tu operacja przesuwana. Już trzymajmy się Michała przykładu. Operacja przesuwana, tu cię telepie, tu coś jest coś jednak nie tak i zaczynasz wątpić i zaczyna cię dopadać, i zaczyna ten cień coraz bardziej być narzucany i ty zaczynasz się stresować. No i wtedy właśnie jesteś trenowany, jesteś ćwiczona, żeby utrzymywać swoje światło, dlatego że właśnie wtedy, kiedy przedzierasz się przez ten ból oczekiwań, stres, to powoduje, że zaczynasz robić wysiłek, żeby prosić. Zaczynasz robić wysiłek, żeby się łamać, żeby upokorzyć się przed własnym sercem i w końcu się poddać w tej walce oporu, który stwarzasz przed tym, co Bóg chce ci dać. Także widzimy, o Michale, jak bardzo jest inny. A to, co jeszcze muszę powiedzieć, i myślę, że Michał nie będzie miał nic przeciwko temu, bo to wszystko służy nam wszystkim, jako kolektywowi, żebyśmy uczyli się od siebie nawzajem i przestali się wstydzić swoich doświadczeń i uczuć, które w nas wchodzą i nami targają. Więc my wszyscy żeśmy się domyślali, że u Michała nie jest ostatnio dobrze, tak? Że przechodzi swój trudny proces, miał swój problem, który musiał przeżyć, przetransformować i wynikiem była ta ręka. Kochani, to tak działa,
ale wszystko się wydarzyło dobrze, bo Renka będzie cudownie uzdrowiona, będzie wszystko dobrze i między nimi się zmieni bardzo dużo teraz. Wiem to ze swojego doświadczenia. Zawsze proszenie Boga o pomoc, jako na pierwszym miejscu, to później cokolwiek się wydarzy, czy to lekarz, czy może brak lekarza, bo samo się uzdrowi, to jest podrzędne temu, co ty zrobisz, czy wejdziesz do środka, do wnętrza i zaczniesz prosić w swoim sercu. A pomoc zawsze przychodzi. I zawsze wynik jest na końcu bardzo pozytywny. Dobrze, kochani, bardzo dziękuję. To co, dziękuję. Następna osoba. No, dziękujemy bardzo, Beatko. Dziękujemy bardzo, ja również wszystkim dziękuję za wsparcie. Tobie, Beatko, Bogu, Jezusowi. Bogu, tak. On przez nas działa. Wystarczy, tak, żebyśmy się kierowali o pomoc dla innych i Bóg zadziała przez każdego. Nie jestem jakaś lepsza od was, absolutnie nie. To jest kochający Bóg w nas, który jest dla nas wszystkich, taki sam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i się bardzo dziękujemy za te piękne. Dziękujemy za wasze świadectwo, bo jest bardzo dużym wsparciem dla nas wszystkich. Jest owocem i dowodem, jak piękni jesteśmy i jakiego mamy wspaniałego Boga, jaką mamy moc. Tutaj też ktoś fajnie napisał, Tomasz napisał, że kiedy zdałem sobie sprawę, jak Bóg nas kocha, momentalnie płakałem, a w klatce piersiowej aż mnie paliło. Zgadzam się, płacz uwalnia. Tak, dlatego, tak, że miłość nas jest tak potężna, że kiedy jej zaczynamy dotykać, to ona automatycznie rozpala nasze serca i ten uwięziony ból, który jest w nas indywidualny i kolektywny, po prostu uwalnia. Więc to jest dowód tego, że dotykasz głębi, głębi swojego serca, w której jest miłość. Dobrze, kochani. To co, Ela i jeszcze... Dobrze, Beatko, że trochę pomówiłaś, bo chyba po Michale bym niewiele dała rady powiedzieć, bo wzruszenie ogromne. Właściwie wszystko mogę powiedzieć, to co powiedziała Kasia, że tak jakby powiedziała w moim imieniu, bo też tak czuję i jestem ci bardzo wdzięczna za ten twój płacz i naprawdę, czy to na restiwalu, czy na adeptach, kiedy właśnie mówiąc dajesz świadectwo płacząc, czy podczas tych celebracji, gdzie to wszystko jest takie głębokie, takie prawdziwe. Jesteśmy połączeni, jak to się czuje. Nie jest to takie sztuczne, takie schematyczne, jak wiele osób w taki sposób uczy, naucza, czy przedstawia różne prawdy. Ale to jest takie z umysłu, takie kanciaste, takie szorstkie, sztywne. I nie da się po prostu tego przyjąć. Jakże często jest tak, że my uciekamy od życia, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że uciekamy. Właśnie w taką duchowość alienacji. I myślimy, że to jest prawdziwa droga. Kochani, kiedy poznasz Boga, to poznasz prawdziwą duchowość. Jaki jest Bóg jako miłość? Jest to ekspresja, która chce się, to co na początku powiedziałam, wyrażać do życia, czyli je przeżywać i je tworzyć. Zauważmy, że kiedy ludzie są na etapie przechodzenia na emeryturę i jakże często tracą sens i cel swojego życia. Chcę w ten sposób pokazać, że nasza dusza, nasza ekspresja, która jest naturalna jako promienne światło, które zawsze jako miłość jest ekspansywne, ono chce wyrażać się w życiu i je tworzyć. Chce je ulepszać swoją wibracją. To jest natura naszego istnienia. Więc nie uciekaj od życia, nie wycofuj się, tylko podejmuj wyzwania, bo takie jest właśnie światło. I tego uczył Jezus, sam na sobie pokazując, idąc do ludzi, wiedząc, że się naraża na ciemność, na niskie energie, na emocje. On nie wycofywał się, tylko wchodził. I dlatego się rozwijał. Bo kochani, nic nas tak nie rozwija, jak ocieranie się o strefy niekomfortowe. Wtedy dopiero, jako świadomość z tego wysokiego wymiaru, możesz się w tej materii poznać i rozwijać na tle niskich częstotliwości, żeby je przetransformować, a nie im ulegać i się chować. Wtedy nie rozwijasz swojego światła. No bo na czym masz rozwinąć? W samej medytacji? Kiedy jest ci dobrze samej w pokoju?
a wychodzisz na zewnątrz do świata i się źle czujesz, uciekasz? To są właśnie te momenty, kiedy masz nie chować światła pod korcem, a je eksponować. Czyli chcę wam powiedzieć, że właśnie na bodźcach rozwijamy prawdziwie naszą duchowość, ten duchowy mięsień, czyli nasze światło. I poza tym, my właśnie teraz w tych czasach wchodzimy w taką strefę coraz mniejszego komfortu na zewnątrz, gdzie ciemność będzie coraz bardziej eskalować. A my, co mamy robić? My mamy się nauczyć kochać. A kochanie to jest wchodzenie w ciemność i udowadnianie miłości, a nie tylko o niej mówienie. Rozumiecie tę różnicę? Sama mowa to jest teoria, to jest przestrzeń mentalna. Serce to jest życie. Serce to jest owoc. To jest żywe świadectwo. Nie mów, tylko pokaż, jak kochasz. A pokazać możesz tylko na tle ciemności i na tle tych, których najtrudniej jest kochać. Ale pięknie popłynęło. No musiałam to wypowiedzieć, no bo po prostu Jezus jest i... No i właśnie to jest ten mistrz, który tego uczy, bo sam to zrobił, sam to osiągnął. Wisząc na krzyżu i mówiąc do tego, który wbija mu gwoździe, patrząc na niego i go kochał i mówił: Ojcze, Ojcze, wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Nasz krzyż to jest nasza codzienność, to jest nasze podwórko, to jest nasze otoczenie, to jest nasz krzyż, żeby pokazywać żywego Boga, Jego miłość, jak bardzo kocha, ćwiczyć swoje serce, żeby je zmiękczać, zmiękczać na tle wtedy, kiedy cię szarpie. Zauważ to i nie uciekaj od szarpania. Nie osądzaj, o jaka niska energia, jaki niefajny człowiek jest B i my tego nie widzimy. Ja też tego długo nie widziałam. A to jest ego, które w twoim sercu trzyma zamkniętą bramę i gada, trzyma zasłonę, przez którą patrzysz, czyli nie te okulary. I nie widzisz, że sama jesteś wtedy w ciemności. Sama się odsuwasz od swojego światła, od miłości. Więc kochani, trenujmy. Szukajmy wrogów, w cudzysłowie oczywiście, i ćwiczmy swoje światło, dlatego że jeżeli tego nie będziemy ćwiczyć, kochani, nie damy rady. Nie damy rady przed tym, co nas czeka. A czeka nas coraz większa moc. Moc jest neutralna i ta moc wchłania ciemność na tej planecie, bo ta planeta wybrała światło. A wchłanianie to jest kochanie drugiego człowieka, bez względu na to, jaki jest. Dlatego trenuj teraz bardzo mocno, dlatego że moc wzrasta i kiedy jako dusza będziesz stać cały czas jeszcze w rozkroku, że tu albo tu, bo to bomiota, musisz dokonywać jednego wyboru, że tylko światło, a światło kocha wroga, kocha każdego, bez wyjątku, nie osądza. I przed takim zadaniem, jako świetliści, którzy przyjęli tą rolę, żeby w tym wymiarze pomóc temu światu wznieść się do światła, my taką rolę żeśmy w tym wymiarze przyjęli i do tego jesteśmy prowadzeni. Więc trzeba kochać. Trzeba kochać wszystkich, bez wyjątku. Tam, gdzie cię szarpie, w pracy, na podwórku, w domu, trenujesz swoją miłość. Czy zdasz w tym momencie lekcję? Jeżeli w tym momencie nie zdałaś, nie przejmuj się i nie pozwól umysłowi ego się wkręcać, że ojejku, nie dałam rady, Beata to może tak, ale nie ja. Nie daj się wkręcić w tą narrację, bo znowuż to jest właśnie nie ta strona mocy, której ulegasz. Tylko po prostu wyciągnij wnioski, wyciągnij refleksje, miej przemyślenia. Pomyśl o tej sytuacji i z tą sytuacją w tym momencie wejdź, oddaj ją miłości Boga. A On następnym razem pomoże ci. I zobaczysz, jak będzie cudownie, kiedy zaczniesz widzieć, jak zmieniasz ludzi dookoła ciebie. Bo to nie są wrogowie, to są po prostu cierpiące dusze, które przychodzą po twoje światło. I w swoim cierpieniu, które jest bolące ich i ciebie, bo czujesz ich ból, tak jak ja czuję ból wielu ludzi. Ale właśnie na tym tle będziesz uczona, prowadzona przez naszą piękną rodzinę z linii promienia Chrystusowego. Jak wyeksponować miłość na tle tego bólu i tego człowieka przytulić i powiedzieć mu czule, że Bóg jest i bardzo go kocha i się tego już nie wstydzić. I wtedy zobaczysz, jak będziesz się prawdziwie rozwijać. Ty,
będziesz się rozwijać, będziesz się coraz bardziej stawać nową istotą i coraz bardziej być wolna. Dobrze, kochani. Jeszcze rączki widzę, że się podniosły, no to słucham, ale dzisiaj idzie pięknie. Słuchamy, Elusia. Beatko, trochę mi się głos trzęsie, bo bardzo się wzruszyłam tym, co mówiłaś, więc ciężko mi trochę mówić teraz. Ja właśnie znowu, bo te relacje to właśnie dla mnie są takim bodźcem, jak o nich mówisz, żeby zawsze gdzieś tam się wtrącić, ponieważ wszystko, co mówiłaś, ja tutaj bardzo, bardzo mocno potwierdzam, powiedziałaś to przepięknie i takie właśnie relacje ja mam z moim mężem, z moją rodziną i to był dla mnie bardzo duży wysiłek i bardzo duży taka wysoka drabina, żeby się wspiąć po niej i osiągnąć właśnie taki piękny stan. I muszę powiedzieć, że to, co ty mówisz, to jest najszczersza prawda i to jest do osiągnięcia, ponieważ ja to też osiągnęłam i każdy to może osiągnąć właśnie w taki sposób, jaki to przedstawiłaś. Także serdecznie ci dziękuję, jestem bardzo wzruszona, co powiedziałaś, jest to piękne. Dziękujemy, Elu. Dziękuję, kochana istoto. Ty zawsze wiem, że dotykasz nieba w swojej przestrzeni i cudownie, że się z nami tym dzielisz. Dziękujemy ci, kochana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Aniu, czy ty jeszcze coś chciałaś? Czy ta rączka przypadkowa? Tak, chciałam powiedzieć wtedy, jak zadzwoniłam i powiedziałaś, że celebrujesz, że celebrujecie, no to się zapytałam, co celebrujecie? Powiedziałaś miłość. Aniu, miłość. I ja się wtedy roześmiałam, bo mnie to tak ucieszyło właśnie, że jest celebracja miłości, bo dla mnie to jest, że właśnie tak każdy powinien żyć. I kto przez ciebie, i ja się pamiętam, że zapytałam, czy coś jest nie ten, bo głosik miałaś inny, ale w twoim głosie po prostu, ty byłaś w siódmym niebie. Wtedy byłaś tak w siódmym niebie, byłaś w takim, no nie wiem, czy mogę powiedzieć rozkoszy, czy po prostu błogości, no to po prostu emanowało z ciebie, że jest tak cudnie i mnie to tak cieszyło i się tak cieszyłam, że właśnie i w mojej głowie to było, że no i tak właśnie każdy powinien żyć, celebrować miłość pomiędzy sobą, w partnerstwie, dzień w dzień, bo to jest coś najpiękniejszego i to tak nas pięknie rozwija i piękne właśnie tworzy relacje pomiędzy sobą. Także dla mnie to było coś niesamowitego i dlatego powiedziałam, to już nie przeszkadzam, życzę pięknego, boskiego, pełnego miłości, światła, romantyzmu, wieczoru i nocy. Bardzo dziękuję. Dałaś świadectwo tego, że nie wymyślam. Tak jest, tak prawdziwie. Jest. Wiecie co, jeszcze bym, zanim przejdziemy do celebracji, jeszcze tutaj bym chwilkę wam zajęła. Udostępnianie ekranu, jak to się robi. Zaraz, najpierw odpalę, chciałabym wam coś pokazać. To, co ktoś mi przysłał, już momencik, żeby dać wam wiarę w moc. Tak dla naszej logiki, żeby ją bardziej przekonać, bo my cały czas jesteśmy sabotowani małością, brakiem wiary w siebie, w nasze światło i na tyle tej eskalacji, wiecie, co się dzieje na zewnątrz tego chaosu, tak łatwo popadamy w taką dysharmonię. Ale ja może wam to przeczytam, już nie będę szukała, jak to udostępniać. Badania doktora Davida Hawkinsa, to się chyba tak czyta jego nazwisko. Słuchajcie, jedna osoba żyjąca i wibrująca energią optymizmu i chęci nieoceniania innych zrównoważy negatywizm 90 tysięcy osób, które kalibrują na niższych poziomach osłabienia. Jedna osoba, 90 tysięcy osób. Idziemy dalej. A to pozytywne, to jest światło, które w sobie rozwijamy. Idziemy dalej. Jedna osoba żyjąca i wibrująca energią czystej miłości i szacunku do całego życia. Aha, bo on tutaj jeszcze w nawiasach podaje te poziomy według tej skali, czyli ten pierwszy to był poziom 310, teraz drugi poziom na skali to jest 500, czyli zrównoważony negatywizm, szacunek i miłość do całego życia równoważy, wpływa na i uzdrawia 750
tysięcy. Tam było 90 tysięcy, to jest 750 tysięcy ludzi, którzy kalibrują na niższych poziomach osłabienia. Dalej, następny poziom. Jedna osoba żyjąca i wibrująca energią iluminacji, błogości i nieskończonego pokoju. Jest to poziom 600. Zrównoważy negatywność 10 milionów ludzi, którzy kalibrują się na niższych poziomach osłabienia. I ostatni poziom, który wam chcę przeczytać, to jest jedna osoba żyjąca i wibrująca energią łaski, czysty duch poza ciałem, do tego zmierzamy, w świecie niedualności lub całkowitej jedności z boskością. Jest to poziom 700 tysięcy według jego tabeli, zrównoważy negatywność 70 milionów ludzi, którzy kalibrują na niższych poziomach osłabienia. Czy jest to, kochani, motywujące? Kim jesteśmy? Jakie nasze światło jest potężne? Chaos i to, co się dzieje w świecie, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To my równoważymy tą matrycę. Tylko dlatego, że wtapiamy się w światło, kochani, a światło zmienia nasze serce na coraz wyższe te kalibracje, jak on tam nazywał. Także to jest... On mówi też o na jakim poziomie był Jezus w tej skali? Wiesz co, nie wiem, tego nie mam w tym, ale no chyba na tym najwyższym dla mnie to jest logiczne, tak? No bo ja i mój ojciec jedno jesteśmy. I czynił cuda natychmiast, wywołując wręcz, zatrzymując burzę, tak? Więc to jest... Na tysiąc, na poziomie tysiąc według niego. Jeszcze raz, powtórz. Na poziomie tysiąca według Hawkinsa. Czyli tysiąc to jest ten najwyższy chyba, tak? Tak, tak. Tak, stwierdzam, tysiąc najwyższy. Tak. Więc, a my jesteśmy, słuchajcie, a my jesteśmy, my się uczymy tej czystej miłości, szacunku dla życia, czyli jesteśmy na tym poziomie 500. Dlatego ryczymy teraz, tak? Dlatego ryczymy, bo oczyszczamy nasze serca i wspinamy się coraz wyżej, więc tą miłość uczymy się dotykać, a ona nas prowadzi do coraz większej mocy, w której będziemy wywoływać cuda natychmiast. Czyli już w tej chwili każdy z nas wpływa na 750 tysięcy ludzi dookoła nas. Jeżeli ten kontakt z sercem, z miłością utrzymujesz. Cudownie. Dobrze, kochani. To teraz przenosimy się już do pięknej celebracji. Sama jestem bardzo ciekawa. Uczymy się oddzielać te dwa światy. Umysł i Królestwo Boga. Umysł w Królestwie Boga uczy się, jak być sługą, narzędziem, który przynosi kochające myśli. Jest tylko narzędziem dla miłości. I w ten sposób ewoluuje razem z nami. Dobrze, kochani, czy ktoś by chciał jeszcze coś na koniec powiedzieć, czy już po prostu kończymy, jakby co? Jest na to przestrzeń. No ja cały czas mam nadzieję, że ktoś coś powie. Bo jak nic nie powiecie, to to jakby wyglądało, jakby się nic nie zadziało u was, no. A w to nie wierzę. Ja chcę powiedzieć jeszcze raz, że pięknie dziękuję za wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. Matko, ryczymy trochę, wiesz, i się nie da powiedzieć. Aha, okej. Okay. To było niezwykłe. Matko, ja chciałam tylko powiedzieć, że to było niesamowite, bo Jezus był przy mnie od 3 dni. Poczułam Go 3 dni temu, wczesnym rankiem, jeszcze się dopiero budząc. I czułam Go każdego dnia. I dzisiaj to było coś, nie umiem tego opisać, brakuje mi słów. Brakuje mi tak sposobu wyrażenia tego, co się działo. Dziękuję. Może ja powiem jeszcze, mogę słówko? Jasne, jasne. Właśnie tak jak powiedziała koleżanka tu przed chwilą, że brakuje słów. To było tak piękne. To było takie, to ja poczułam takie gorąco w sercu.
ale to brakuje słów. Cudownie. Ale dziękuję, bo ten feedback jest bardzo ważny dla nas wszystkich, bo on jeszcze bardziej zakotwicza w materii, bo chodzi o naszą wiarę. Wiara pokonuje stare przekonania, stary nasz umysł i rozszerza nasze światło. Każde takie wasze świadectwo to jest kolejny promień światła, który się w nas rozszerza. Cudownie. Dziękuję. Dziękujemy. Także kochani, cóż tu więcej nie ma co dodać, no bo już wszystko padło to, co miało paść. Było pięknie i po prostu rozwijamy się do światła i jesteśmy coraz silniejsi. I teraz chodzi o to, żeby wokół siebie tworzyć piękne życie i w ogóle nie patrzeć na to, co jest na zewnątrz, tylko trzymać się tej świętej przestrzeni, bo naprawdę jesteśmy prowadzeni i ta moc jest ogromna i ona pokonuje wszystko. Naszym zadaniem jest tworzyć cuda, wywoływać cuda, nie czekać na nie. To już nie ten czas. Naszym zadaniem w tej mocy jest wywoływać cuda. Tak jak żeśmy to świadectwo Ani i Michała dzisiaj, my mamy takie rzeczy wywoływać, bo nasze światło już jest potężne i jest nas coraz więcej na tej planecie. Ta tabelka też Hawkinsa, co dzisiaj przeczytałam, więc tyle mamy w sobie wiary, tylko nie pozwól, żeby stare przekonania, twój umysł, po prostu widź to, patrz na to i zauważaj, kiedy jesteś w świecie, a kiedy w królestwie. Teraz tylko o to chodzi, żeby wybierać królestwo i to jest ten trening. Pięknie dziękuję, kochani, za wszystko, za to całe doświadczenie, że ja mogę to robić, że ja mogę się z wami dzielić, że to może przeze mnie przepływać. Bardzo jestem wam wdzięczna za to, że jesteście i że ten feedback jest od was, że ja nie oszalałam, tylko wy też to czujecie, bo czasami to jest takie odjechane, że umysł też mi czasami takie głupoty. Ty wymyślasz to wszystko, tych ludzi ciągniesz. Umysł mi to mówi. Ciągniesz i oni ci wierzą. Ale jak wydajecie ten feedback, że też to czujecie i w ogóle, to we mnie też się dużo układa, bo naprawdę ten wymiar jest taki odjechany, że zakotwiczyć to tutaj w tej realnej, logicznej, takiej wyrytej w kamieniu rzeczywistości, to naprawdę to nie jest takie hop-siup. Cudownie, kocham was. Pięknie Beatka, ty, Beatka, nie tylko ty jesteś szalona, my wszyscy jesteśmy szaleni. Że mi wierzycie, nie? Jezusowi. A że ty nam wierzysz. Ale kochani, czyż nie po to szaleństwo, żeśmy tu przyszli? A co nam świat ma do zaoferowania? Pracę no w korpo? Ja dziękuję. Ale czucie mówi samo za siebie. Tego się nie da powiedzieć. Po prostu to czucie jest informacją tutaj. Tak. Przynajmniej na ten moment ja nie umiem, ale po prostu czuję to miłość, to gorąco w sercu. Trzeba nowy słownik ten uczuciowy. No, ja w ogóle nowe nazewnictwo. Tak. No, też muszę się nauczyć, bo może ja długo nie mówiłam za dużo i jest to takie nowe dla mnie, taka nowa sytuacja, że wyrażam jakieś swoje opinie. Nie przejmuj się, ludzie czują to. Tak. A propos tego, co Agatka mówi, słuchajcie, zobaczcie, jak wiele kobiet na tej planecie choruje na bardzo popularną chorobę, tarczyca. Prawda? No. A jest to blokada energetyczna nas kobiet przed wyrażaniem się. Tak, ja długo że my jesteśmy mało ważne, tak? To tak. Się tak objawia. Więc jak ważne jest wypowiadanie pewnych, czyli to jest nic innego jak eksponowanie swojego światła, swojej prawdy, które chce tak, płynąć. Kiedy tego nie robimy, to chorujemy. Po prostu tak to działa. Cudownie. Kochamy cię, Beatko, kiedy się śmiejesz i kiedy płaczesz. Tak. Tak, tak. No, ale też trochę tak. Ryczałam, ale było trochę inaczej. No wszystko jest potrzebne, po prostu. My to wszystko kochamy. Tak. Też bardzo was kocham i kochamy naszego Boga, to On jest, no po prostu. Zachwycajmy się Nim, widząc Jego w każdym z nas, jaki jest piękny. I mamy prawo mówić sobie o miłości, że się kochamy, bo się też uczymy miłość przyjmować w tej materii. Bo to też było zablokowane w nas, prawda? Także to wszystko. Oj, bardzo, bardzo.
Bałam się miłości jako dziecko, jako młoda dziewczyna i teraz może już mniej, ale ciągle zauważam, że słowo miłość jest dla mnie bardzo trudnym słowem. Tak. A jeszcze jak ktoś... pozorom. Tak, a jeszcze jak ktoś ci mówi bezpośrednio, patrząc w oczy, jak bardzo cię kocha, zobaczcie, jak my mamy mało doświadczenia, po prostu. A wtedy ciało po prostu drży i opór wychodzi wtedy na powierzchnię. Poczucie wstydów, lęków, to są ważne rzeczy, które mamy w sobie zauważyć, że przed miłością jesteśmy zablokowani, a Bóg z każdej strony chce nas miłością zaatakować i od środka, i od zewnątrz też. Także przygotujcie się na falę miłości od innych ludzi, kiedy zaczniecie do nich świecić. Przygotujcie się na falę, na feedback, bo o to chodzi. To tak ma właśnie zadziałać. Cudownie. Po głowie też. To jeszcze a propos miłości, cudów i mówienia kocham cię, to tylko tak z dzisiejszego dnia. Pracuję z dziećmi i byliśmy na zewnątrz, na placu zabaw. Z kredą rysowaliśmy kredą różne rzeczy i tak nagle do mnie przyszło, bo dzieci poprosiły, żeby coś narysować. Narysowałam dla jednego dziecka słoneczko i mówię do niego, zobacz, kocham cię. Mówi do ciebie słoneczko i taki piękny uśmiech od jednego dziecka. Za chwilę przyszło drugie, mi też narysuj słoneczko. No to drugie ma to samo, słoneczko i mówi do ciebie słoneczko, kocham cię. I też ten uśmiech tego dziecka. I tak nagle taka gromadka i każdy chciał mieć swoje słoneczko i swoją chmurkę, która mówi do niego, kocham cię. To było tak piękne dla mnie, te uśmiechy i taka radość. Widać, bo takie było to głębokie, piękne. Zobaczcie, super, super Sylwia, że o tym mówisz. Zobaczcie, jaki głód jest. Jaki głód miłości jest na tej planecie u wszystkich. Także zobaczcie, ile rzeczy jest tutaj do zrobienia jako światło, jako miłość. Jest ogrom pracy dla nas. I to jest cudowne. Ja się tak cieszę z tej pracy, że my mamy co robić. Bo zobaczcie, to jest zachwycające, kiedy właśnie jak te dzieci, ludzie będą ci dziękować, że oni też chcą. I ty możesz ich przytulić, ty możesz im to światło dać i będziesz widzieć, że kiedy dajesz, to ono się w tobie jeszcze bardziej rozrasta. Jeszcze bardziej. To cudownie. I teraz zobaczcie, kiedy wyćwiczymy, żeby tak podchodzić do każdej sytuacji, której się boimy, żeby z takim światłem iść do swojej pracy codziennie, z takim światłem żyć w domu, obok swojego partnera, swoich dzieci, z takim światłem chodzić do przychodni, chociaż nie do przychodni, to nie będziecie po co mieli chodzić, chyba że po prostu iść i posiedzieć i poświecić na ludzi w poczekalni, bo tam zawsze jest dużo ludzi, którzy czekają, więc z takim światłem iść do Biedronki, do galerii. Kochani, no my jesteśmy do tego przygotowywani. Dlatego właśnie nie chowajcie światła pod korcem, tylko świecić. Naprawdę przed nami jest ogromna fala i piękna nowa ziemia. My ją wywołujemy. Cudownie. Jestem podniecona. Wy pewnie też. Bardzo. Także utrzymujmy to. Utrzymujmy to.